Benzema zasłużył na złotą piłkę, czy jednak Lewandowski? Nie. Zdecydowanie Benzema za poprzedni sezon. Takiego wydarzenia w Warszawie przy Łazienkowskiej nie było dawno. Na Łazienkowską stadion Legii Warszawa zawitał dzisiaj Real Madryt, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, ale nie możemy zapominać także o Szachtarze Donieck, klubie utytułowanym, klubie bardzo, bardzo, bardzo dobrym. Jestem tutaj dla Was, futbologia jest tutaj dla Was. Za chwilę pokażę Wam to, co dzieje się pod stadionem, to, co dzieje się na stadionie, jakie są emocje. No i spróbuję z kibicami sobie specjalnie dla Was porozmawiać. Przemek Ofiara, witam serdecznie i zapraszam. Kto wygra dzisiaj? Oczywiście, że Real Madryt, Hala Madryt! No ale widzę Wasze szaliki takie pół na pół. No pół na pół, bo to jest oczywiście datą. Only Real Madrid. Szaliki są na, tylko i wyłącznie Real Madrid. Uczęcienie tej daty, tak? Mamy Ligę Mistrzów w Polsce, także powinniśmy się cieszyć. To są szaliki na pamiątkę. Szkoda, że nie polski zespół. Oczywiście, że nie szkoda, ale mamy to możliwość. Ważne, że polski stadion. Skąd przyjechaliście, powiedzcie? Z okolic Żuromina. No to tak daleko nie mieliście. Nie mieliśmy. Niecałe 150 km. Gardła przygotowane na kibicowanie Realowi Madryt? Oczywiście. Będziemy rządzić. Hala Madryt! Będziemy rządzić! Gardło, szaliki, koszulki, wszystko jest przygotowane. Także jesteśmy za Realem. Dzisiejszy mecz Real Madryt. 3-1, 3-1 Real Madryt. Hala Madryt! Jak typujecie dzisiaj? Jak będzie? 0 Real dzisiaj wygra i ja awansuje. Tak, ja 4-1. Tak. I ma... Dla Real oczywiście. I ma zaklepany dzisiaj awans. Widzę po szaliku, że no jeden dzisiaj jest zespół, któremu kibicujecie. Tylko i wyłącznie Real. Od zawsze. Tutaj w Madrycie jeździmy. No dobrze, ale to Benzema zasłużył na złotą piłkę, czy jednak Lewandowski? Zdecydowanie Benzema za poprzedni sezon, patrząc na to, jakie dokonania miał i ile bramek strzelił i zdobył Ligę Mistrzów i Ligę Hiszpańską. Będzie gol Benzemy dzisiaj? Będzie gol Benzemy. Dzisiaj wygra Real 2-0. Benzema i Rodrigo. Będzie. A wracając do złotej piłki, tak, to nie. Benzema zasłużenie. Lewandowski chyba miał w zeszłym roku, tak? No co nie dostał tej piłki złotej, nie wiadomo czemu, no ale to już nie nasza działka. Także... Z daleka przyjechaliście, czy tu są z Warszawy? Wrocław. Ze Śląska. Tak. Kawałek drogi za swoją drużyną. Kawałek, tak jest, ale warto, mam nadzieję, że... Znaczy na pewno będzie warto, także... Emocji, jak widzicie tutaj pod stadionem Legii, nie brakuje, ale zdecydowanie przeważają kibice Realu Madryt. Trudniej znaleźć tutaj fanów Szachtara Donieck. No, trudno się dziwić. Fan klub Realu Madryt jest w Polsce ogromny. Ten klub ma mnóstwo kibiców w naszym kraju. No, a teraz, cóż, porozmawiałem sobie z kibicami. Idę na stadion. Do zobaczenia. Szachtar Donieck, Real Madryt 1-1. Jeśli przed meczem powiedziałoby się piłkarzom Szachtaru, że taki właśnie będzie wynik, pewnie by wzięli go w ciemno. Niestety dla nich w ostatniej minucie meczu wyrównał Antonio Rudiger. Mecz żywy, mecz ciekawy. Brawa dla Szachtara. Real Madryt pewnie rozczarował kibiców królewskich, których tutaj było bardzo dużo na stadionie w Warszawie. Ciekawe spotkanie, fajnie, że Liga Mistrzów w Polsce. Fajna kartoniada na początku z flagami Polski i Ukrainy. Bardzo
ciekawy, fajny wieczór z Ligą Mistrzów w Warszawie.